Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, na dzisiejszej lekcji z gramatyki języka niemieckiego chciałabym Wam wytłumaczyć, kiedy używamy wenn, a kiedy als. Na poprzedniej lekcji tłumaczyłam przede wszystkim różnicę między słowem wann a wenn, bo bardzo nam się mylą te słowa, ale także w jaki sposób budujemy zdanie z wenn. Dzisiaj bym się chciała bardziej skupić również na takim dosyć dużym problemie, moim zdaniem, a dokładnie wytłumaczyć, kiedy wenn, a kiedy als. Jeśli ktokolwiek z Was jeszcze nie oglądał pierwszej części poprzedniej lekcji, proszę tutaj wrócić. Albo tutaj na dole, moi drodzy, w opisie podeślę Wam linka do tej pierwszej części, ok? Żebyście mogli łatwo znaleźć. Czyli mamy wann, wenn, als, które kiedy używamy. Wann, wenn było, dzisiaj będzie wenn i als. Znaczenie tych słów, tak, to też już ostatnio było. Wann, kiedy, wenn, gdy, jeśli, kiedy, skoro. Als, tak, skupimy się na als, popatrzcie się. Też znaczy gdy, kiedy. Als też może znaczyć niż w takich zdaniach porównujących, tak, niż coś tam. Ja jestem, nie wiem, większa niż ty. Jeśli gryza als du, na przykład, tak? To już szerzej będzie o tym, kiedy będziemy sobie omawiać stopniowanie przymiotników. Tutaj bardzo przydatne jest to słowo als w znaczeniu niż. Dzisiaj skupiamy się na znaczeniu gdy albo kiedy. Bo zarówno wenn, jak i als może znaczyć gdy i może znaczyć kiedy. Gdzie jest różnica? Kiedy, które słowo używamy? Popatrzcie się, co tutaj mam. Mam tu taką tabelę. To na razie jest teoria. Popatrzcie się. Przede wszystkim, to jest najważniejsze, słowo als używamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mówimy zdania w przeszłości. Jak miałam lub gdy miałam 5 lat, to potrafiłam już, nie wiem, jeździć na rowerze. Gdy lub jak, a to jeszcze pasuje w sumie tłumaczenie jak. Jak mój syn był mały, to bardzo szybko, nie wiem, zaczął mówić. Lub jak, gdy, w sensie jak mieszkałam w Niemczech, to wynajmowałam mieszkanie. Czyli przede wszystkim pamiętajcie, słowo als używamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mówimy coś w czasie przeszłym. Wenn możemy zarówno w teraźniejszym, mając na myśli teraźniejszość, przyszłość, ale też przeszłość. I teraz popatrzcie się, jeśli mówimy o czynności jednorazowej, która wydarzyła się w przeszłości, to jest als. Bo jak mówimy o czynności jednorazowej, ale mamy na myśli teraźniejszość lub przyszłość, to używamy wenn. Bo kiedy powiem, jak pójdę, albo nie, jak pojadę na przykład do Hiszpanii, to, nie wiem, kupię sobie jakieś tam wino, tak? Popularne z Hiszpanii. Czynność, no jeszcze w sumie, no nie wiemy, czy jednorazowa, czy nie. W każdym bądź razie ona się jeszcze nie wydarzyła. I może być rzeczywiście jednorazową, ale my tu mamy na myśli przyszłość. Dlatego jest wenn. Ale gdybym powiedziała, że jak byłam w Hiszpanii, czyli tu już mówię w czasie przeszłym, tak? Gdy byłam w Hiszpanii lub jak byłam w Hiszpanii, to kupiłam sobie to pyszne wino jakieś tam. Rozumiecie? Ja byłam raz w tej Hiszpanii, raz sobie akurat w Hiszpanii kupiłam to pyszne wino, więc użyję als. Czasami jest to dosyć, że tak Wam powiem, czasami się, mimo się wydawało, jak że to jest prosta teoria, ale czasami może Wam się zdarzyć, że nie będziecie pewni, czy użyć wenn, czy als, mówiąc o przeszłości. Bo jeśli mówimy, to by było
No właśnie, no dużo łatwiej by było, gdyby, mówiąc o przyszłości, gdyby w języku niemieckim się używało tylko als, ale nie. Mówiąc w czasie przeszłym, też możemy używać wenn. Ale mamy tutaj wtedy, mówimy o czynności wielokrotnej, powtarzającej się. Na przykład, jak wracam z pracy, to kupuję sobie, nie wiem, pyszną bułkę w Biedronce. Na przykład, rozumiecie? Ja wracam regularnie, tak? Wielokrotnie. To jest czynność powtarzająca się, że ja wracam z tej pracy, jadę do Biedronki, kupuję sobie jakąś tam bułkę. Też mówimy to w przeszłości, ale mamy na myśli wielokrotność, tak? Czynność powtarzającą się. Mówię, że jak na przykład. Nie, to jest teraźniejszość, nie. Przechodzimy do konkretów. Myślę, że tu będzie więcej, tak jak w tym momencie się zamotałam, żeby tu też nie wprowadzić w błąd, ale tak jak mówię, mówimy o czymś, co się wydarzyło w przeszłości, ale mamy na myśli coś, co się zdarza regularnie, wydarza regularnie, to wenn. Ale jeśli dana czynność zdarzyła się raz w tej przeszłości, tak, to wtedy używamy als. Tu są takie naprawdę typowe przykłady, bardzo popularne, ale jakżeż często mówimy zdania właśnie tego typu, jak miałam 5 lat, jak miałam 30 lat, jak mój syn był mały, jak ja byłam mała, młoda, jak chodziłam do szkoły, tak? To było raz. I to się wydarzyło już w przeszłości. No i niestety już nigdy, przykładowo, ja nie będę miała 5 lat, tak? Czyli tutaj powiemy, als ich 5 Jahre alt war. Popatrzcie się, ta sama konstrukcja zdania co z wenn. Najpierw als, potem osoba, a czasownik do tej osoby, czyli war, odmieniamy i jest na samym końcu tej pierwszej części zdania. A w środku mamy na przykład 5 Jahre alt, czyli als ich 5 Jahre alt war, czyli jak miałam 5 lat, durfte ich kein Auto fahren. I tu potem zaczynamy znowu od czasu przeszłego, od czasownika, czyli nie wolno mi było jeździć autem, samochodem. Na przykład, czyli wszystkie tego typu, kochani, jak ja miałam ileś lat, nie wiem, czy powiemy, nie wiem, czy takie będzie tutaj zdanie, więc teraz Wam podam, na przykład jak mój syn miał, nie wiem, 10 lat, to powiemy als, tak? Potem osoba, czyli mein Sohn, 10 Jahre alt war. Nie wiem, coś tam, coś tam. Kontynuujemy, co wtedy się wydarzyło. Tu mamy na przykład zdanie. Als wir letztes Jahr in Spanien waren, haben wir Meeresfrüchte gegessen. Czyli jak w zeszłym roku byliśmy w Hiszpanii, byliśmy, to była czynność jednorazowa, no to jedliśmy owoce morza. Meeresfrüchte, owoce morza. Haben wir Meeresfrüchte gegessen. Tu mamy czas preteritum imperfekt, a tu mamy perfekt. Albo, als ich in die Schule gegangen bin, hatte ich keine Zeit. Jak chodziłam do szkoły, to nie miałam czasu, tak? Hatte ich keine czas, keine Zeit, przepraszam. Trochę po polsku, trochę po niemiecku, bo mi się już to czasami miesza. Czyli als ich in die Schule gegangen bin, tak? Hatte ich keine Zeit. Ale na przykład, jakbyśmy chcieli powiedzieć, nie wiem, jak moja babcia chodziła do szkoły, to nie wiem, nie było na przykład plecaków, czy tam czegoś, tak? Tylu książek. No to jak to będzie? Als, i teraz kto co? Meine Oma in die Schule gegangen, no to powiemy ist, bo meine Oma ist in die Schule gegangen, w takim szyku prostym. Więc szyk przestawny, als meine Oma in die Schule gegangen ist, coś tam, coś tam. Dalej, na przykład, als mein Sohn klein war, tak, hat sehr viel Schokolade gegessen. Jak mój syn był mały, to jadł bardzo dużo czekolady. Als wir in Deutschland gewohnt haben, haben wir gut verdient. Jak mieszkaliśmy w Niemczech, to dobrze zarabialiśmy. Verdienen, verdient. Als wir, tak, in Deutschland gewohnt haben. Mieszkaliśmy kiedyś w Niemczech, czynność jednorazowa.
Może i kiedyś jeszcze wrócimy do Niemiec, ja tu nie mówię teraz o sobie, ale tak ogólnie, ktoś może takie zdanie mówić, może kiedyś jeszcze wrócimy do Niemiec, tak? Ale na ten moment naszego etapu życia to była czynność jednorazowa, jak my w tych Niemczech mieszkaliśmy. Rozumiemy? Als ich im Kino war, hat mich angerufen. Als ich im Kino war, hat mich angerufen. Jak byłam w kinie, to on do mnie zadzwonił. Oczywiście do kina chodzimy regularnie, tak? Możemy chodzić regularnie. Ale mówimy tu z als, no bo wtedy ten właśnie w jednorazowej tej sytuacji, kiedy ja byłam w kinie i on do mnie zadzwonił, ta czynność wydarzyła się raz. Rozumiemy? Bo gdybyśmy chcieli powiedzieć, jak po prostu, gdy chodzę do kina, to zawsze kupuję sobie popcorn i nie wiem, dużą kolę. Ja bym powiedziała, jak chodzę do kina, to nie kupuję ani popcornu, ani coli. Na przykład ja prywatnie. Ale ktoś może, mogę też w taki sposób można powiedzieć, że jak chodzę do kina, nie kupuję, czy nie jem popcornu i nie piję coli. Wtedy by było zwem. My tu mówimy, w ogóle to jest czas, jak chodzę, teraźniejszy, tak? Ale nawet gdybym chciała powiedzieć, jak chodziłam do kina, bo przykładowo teraz nie chodzę, bo nie chodzę, czyli jak chodziłam do kina, to nigdy nie kupowałam ani coli, ani popcornu, to też będzie zwen. Bo ja tu mówię o czynności, że ja chodziłam do tego kina nie raz, tylko regularnie, powiedzmy, czy ileś tam razy. Ale tu jest als, bo jak ja byłam w tym kinie, ten jeden jakiś tam raz, to on do mnie zadzwonił. Hat mich angerufen. Als das letzte Mal in Hamburg war, hat seine Freunde besucht. Hat seine Freunde besucht. Czyli jak on był letzte Mal, ostatnim razem w Hamburgu, to odwiedził swoich przyjaciół. Czyli mówimy tu, jak on był ostatni. Często właśnie, kochani, to das letzte Mal, czyli ostatnim razem, tak? To też tutaj na ostatnim razem mamy na myśli też taką czynność jednorazową, tak? Podkreślamy das letzte Mal. To też tutaj powiemy z als. Hat seine Freunde besucht. Odwiedził swoich przyjaciół. Tu mamy na przykład wenn. Chcę Wam podać przykłady w czasie przeszłym. Często, kiedy mówimy zdania typu, tu możemy sobie dodać jeszcze immer, tak? Immer, wenn wir in Berlin waren, haben wir unsere Familie besucht. Czyli zawsze, jak byliśmy w Berlinie, to odwiedzaliśmy naszą rodzinę. Jeździmy sobie regularnie do Berlina i zawsze, jak w tym Berlinie byliśmy, opowiadam, odwiedzaliśmy naszą rodzinę. To się wydarzyło kilka razy w życiu naszym. Regularnie, tak? Jak opowiadamy o przeszłości, ale mamy na myśli tu nie jakąś tam czynność jednorazową, tylko która wydarzyła się kilka razy. Immer wenn wir Urlaub hatten, hat es geregnet. Zawsze jak mieliśmy urlop, to padał deszcz. Immer wenn es geregnet hat, haben wir Musik gehört. Czyli zawsze jak padał deszcz, to słuchaliśmy muzyki. Immer wenn ich meine Oma besucht habe, hat sie mir einen Kaffee gemacht. Czyli zawsze jak ja moją babcię odwiedziłam, tak, odwiedzałam ją regularnie, zawsze jak ja moją babcię odwiedziłam, to robiła mi kawę. No, może babcia kawę, bardziej by to pasowało ciasto. Nie? No ale dobra, niech będzie ta kawa. Mi chodzi na tej lekcji, no po pierwsze, żebyście zrozumieli, jak budujemy te zdania. To jest bardzo, bardzo ważne, ten szyb przestawny. Już wspominałam na ostatniej lekcji, tego nie ominiemy, w sensie wcześniej czy później będziecie, może nie, że musieli, ale będziecie powinni używać tego szyku przestawnego, bo on występuje bardzo często w języku niemieckim. Ale głównie mi o to chodzi, żebyście zrozumieli tę różnicę, tak? Kiedy wenn, kiedy als. To tyle. Myślę, że to tyle. Czyli jeszcze raz spróbuję to podsumować. Zarówno wenn, jak i als znaczy gdy,
jak też możemy po polsku powiedzieć kiedy. Różnica jest taka, że przede wszystkim als mówimy tylko i wyłącznie mówiąc coś w czasie przeszłym. Wenn możemy mówić, jak mówimy w teraźniejszym, przyszłym, ale też przeszłym. Czyli wiadomo, że jak mówimy coś w czasie teraźniejszym lub przyszłym, tylko wybieramy wenn. Kiedy chcemy coś powiedzieć w czasie przeszłym, no to mamy więc do wyboru als albo wenn. Jak rozróżniamy? Po prostu tak, że jak mówimy o czymś, co się wydarzyło raz, czyli jeszcze raz powtarzam, mega popularne zdania. Jak ja miałam 2 lata, jak miałam 20 lat, jak miałam 30 lat, jak byłam mała, jak mój syn był mały, jak moja babcia mieszkała gdzieś tam, jak ja mieszkałam w Niemczech, mieszkałam w Anglii, moja siostra mieszkała raz jedyny w tej Anglii, to coś tam. Wszędzie tu będzie als. Albo kiedy precyzujemy, jak na przykład ostatnim razem, tak, coś się wydarzyło, gdzieś byłam, to coś tam. Rozumiemy. To było raz jedyny. Z tym kinem moim zdaniem też jest dobry przykład, że jak ja byłam w tym kinie, to on zadzwonił. To było raz. Zbieg okoliczności, że ja byłam w kinie, on do mnie zadzwonił. Wenn też używamy w czasie przeszłym, ale wtedy, kiedy albo, to nie musi być zawsze to immer. Nie musi być. Ale super to immer nam podkreśla, że zawsze, kiedy, nie wiem, wracam z pracy, to tak jak tam było, kupuję bułkę w Biedronce. Oczywiście to immer tu możemy dołożyć, ale nie musimy. W każdym razie mówimy coś, co się wydarzyło w czasie przeszłym lub wydarza w czasie przeszłym. Raczej wydarzyło w czasie przeszłym. Wydarza się w czasie, nie, bez sensu, sorry, przepraszam. Coś się wydarzyło w czasie przeszłym, ale mamy tu na myśli jakieś sytuacje, które się wydarzają regularnie lub kilka razy. Mam nadzieję, że jest to jasne, moi drodzy, naprawdę. Mam ogromną nadzieję. A wszystkie osoby początkujące zapraszam do obejrzenia 3 pierwszych lekcji z kursu języka niemieckiego dla osób początkujących. Tam też jest różnica między als i wenn. Gdyby ktokolwiek z Was się zastanawiał, jeszcze raz tutaj, kiedyś już o tym mówiłam, jeszcze raz powiem, gdyby ktokolwiek z Was się zastanawiał, gdzie jest różnica między tymi ogólnodostępnymi lekcjami tutaj na YouTubie, a tymi w kursie po pierwsze jest wszystko lepiej, dużo lepiej uszeregowane, tam jest po prostu wszystko zrobione krok po kroku i tam przede wszystkim są zadania po to, aby ćwiczyć nowe tutaj zagadnienia gramatyczne. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.